Witam Was w tym odcinku z serii Średniaczki, Zarabiaczki. Dzisiaj po raz drugi pokaże się SUS100Y. Ostatnim razem zagrałem nim średnią bitwę, więc dzisiaj mam nadzieję będzie lepiej i pokażę, że ten Tedek naprawdę może kosić, oby do tego, że będę kosił, pomógł mi matchmaker, bo bez niego może być cholernie trudno. No ale zaraz się przekonamy o tym, gdzie, na jakich warunkach, na jakiej mapie będziemy walczyć, z kim. Także to jest chyba ważne. No więc patrzmy, patrzmy, patrzmy i patrzymy. Co jest? What the hell? 30 sekund w kolejce, szóstym tierem? Premium? 1003 graczy na szóstych tierach. Na bank załóż się, że mnie wylosuje siódemki. Kurna, jestem pewien jak w banku, że będą siódemki, no. No patrzcie, no, ubywa mi graczy, no ubywa, no kurna, szóstym tierem jestem, ludzie. Szósty tier. No czemu was ubywa, no, no zobaczcie. I się zwiększa, a tych, o dobra, jest dobrze, jest mniej. No come on. Wiecie co? Podobny... podobnie ma się sprawa w FIFA, no też jest czasami tak, że wchodzicie do kolejki, czasami od razu was wrzuca, czasami nigdy nie chce was wrzucić, tylko macie jakieś błędy, ale teraz to już tego nie rozumiem. 800 mi... no kurna, nie no... no i ja mam czekać na bitwę, no kurna, 6 tych tierów jest 800! Czy z tych 800 graczy nie może wrzucić mnie do jednej z bitew? Naprawdę? Jak się nie denerwować grając złota? Jak się nie denerwować grając złota? Jak? I siódmy tiery. Kurna, wiedziałem! No kurna, wiedziałem po prostu, że tak będzie. Znowu to samo. A mówiłem, kurna, że jest 806 tierów. Spokojnie, mimo że mi na szóste tiery wlosować, jest przewaga 8, bo do 10 do 1 była przewaga. I co? I było, i są siódmy tier, i to nawet nie jest jeden siódmy tier, tylko jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piątych, siódmych tierów, kurna. Pięć siódmych tierów, super, kurna. I co mi po tym dziale, kurna, teraz to. To jest równie dobrze, tak jakbym walił. No, tym działem to nic nie przebije, nie no, przebije może, kurna. Dobra. No ale... no muszę pojeszcze, nie no, muszę jechać tam, tam pojadę. Tam się jeździ TDK-ami. Ale już mnie raid złapał, już mnie raid złapał. Nie lubię tego. Przykro mi, ale no, nie, po prostu nie mogę, jak też same takie sytuacje widuję. No 10 do 1 była przewaga w pewnym momencie, a teraz było 8, no tak 2, 8 do 2 było, że... No to jest lepiej niż 8, 8 1 do 1,5 było, że mnie wlosuje na 6 tiery, ale... Matchmaker musi powiedzieć, dobra, ten ma za duże ratio, musimy go lepiej... wrzucić, bo przecież szóste tiery to on nam zje wszystkie, no nie no kurna, super, dzięki Wiktor. To tak jak ostatnio na treningu 4 na tego, na 1 na 1. Strzeliłem 4 bitwy pod rząd, 6 albo 4 HP kurna zostawało, to jest identyczna sytuacja, kurde. Jak grałem na 90 z Synefem, albo on, podpaliłem go i tak pierwszy wygrał, kurna. Dlaczego? No bo Wiktor powiedział, no wlosujemy mu 220 damage'a. Dobra. Mamy piękny ostrzał. Jestem gotowy. Pytanie, czy wróg jest gotowy na śmierć? Czy jeszcze mam mu dać chwilę? Kurna! Ładuje złoto. On to ma gorszą penetrację, ale jakbym go zdjął, to bym go zniszczył na hita. Zaświeć go jeszcze raz. Ale kurna, 200 penetracji, 5 tieru przebić nie mogę? 5 tieru przebić nie mogę? Dobra, no dawaj, dawaj, spota. Na arenie jest tamto, nikt go nie zdejmie teraz. Tetelek ma tutaj taki plus, że... to jest tak daleko od pola bitwy, że się raczej nie zaświeca, ale zanim pocisk gratuje do jakiegoś czołgu, to już ten pocisk traci dużo mocy przebicia, więc to jest minus. Więc ze 170 zrobi się na przykład 140 i wtedy mógłbym się dingnąć, ale teraz byłoby ze 170, tak? Więc
Hellcata to powinienem przebić w ogóle na wylot, nie będę tego komentował. Ale tego typa T4 to trafiłem chyba w wieżę, ale to. No kurna, ile może mieć na wieży ze 100? Maksymalnie. I co? Nikogo nie ma? Dobra, zobaczcie, nikogo tam nie ma. No trzeba jechać, bo to przecież paranoja jest. Widzę, tutaj nasi przeciwnicy zagrali ostrą kampę jak my. No nie dziwię się, zobaczcie, 3 te takie 7 tieru, no pozdro 500. Jakbym miał jeszcze normalną bitwę, to jeszcze bym coś wykombinował, jakieś pusze, ale na 2 hity to ja zginąć nie będę. Nie będę ginął, tak? To ja rozumiem, że te leki nie mogą zawsze stać z tyłu. Ja sobie to z tego zdaję sprawę, ale teraz jest sytuacja krytyczna. Przykro mi bardzo, ale Wiktor mnie bardzo zdenerwował, więc ja będę równie agresywny jak on do mnie. Dobra. Jest jakiś gówno Hellcat. O, czekajcie. Nara. Ogryzek został. Tak powinno być za każdym razem. No i to jest właśnie moc tego TDK. Jak użyła złota, to wali za tyle, że się żyć wam odechce. Outtiming, bo. No dobra. Super. Chyba muszę hajki ładować, bo przecież się nie trafi normalną amunicją. Długo ładuje strasznie, widzę 12 sekund. Ja dawno tym nie grałem, więc tak troszeczkę mogę nie pamiętać wszystkiego. No i dobra, jest Tedek. Dostał. Ładnie oberwał, ładnie. Pięknie. Zobaczcie, HP mu zjadło. O, teraz bardzo słabo wylosował uszkodzenia. Cofamy się, bo nas widać. Cofamy się, bo nas widać. Trafił nas Hellcat, w którego trafiłem i wstawiłem mu gryzka. Poprzez słabo wylosowane uszkodzenia. 3 strzały, 1300. To jest jak T3-4, nawet lepiej niż T3-4. To chyba warto zaznaczyć. Jakby ktoś nie wiedział, co ten Tedek potrafi, to już chyba teraz powinien wiedzieć. Więcej damage'a na 3 strzały niż amerykański Cornishon Potato. Dobra, kurna. Zwolę, ja musiałem zdjąć, bo przecież muszę pokazać skilla trochę. Dobra, patrzcie go, patrzcie go, patrzcie. 3 sekundy. 2, 1, 500. A, 400. Dobra, w ciebie już nie wala, bo ty jesteś w ogóle. Za mało HP masz. Zobaczcie. Nic nie widać. Dobra, ciebie już nie ma, ale tam jest Tiger jeszcze, on mnie interesuje bardzo. W ogóle to jest remis. O, niedobrze. Chwila, 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 widzę cię, widzę cię, widzę cię. Czekajcie. Dajcie mi tutaj. Dobra, pięknie, zdjąłeś go. Pięknie, pięknie, koleś. Teraz Tigera. Tigera. Za 4. To tu taki dystans, muszę w dolną płytę przycelować. Dobrze, pięknie, 500 uszkodzeń. Ha! To jest jak 10 tier, słuchajcie. To jest jakbyście walili wytyfę S100, tylko że jedną pestką, tak? To mi się to się wydaje, że to jest 500 co 12 sekund, ale to i tak jest ogromna ilość uszkodzeń jak na ten tier. To jest zazwyczaj 3/4 HP jak nie koniec, a jeszcze używam, pamiętajcie, teraz normalnej amunicji, nie złotej. Złota ma jeszcze większe uszkodzenia. Więc naprawdę, kurna. Tedek jest boski. Tylko trzeba właśnie liczyć, że wylosuję wam taką mapę jak ta. Dobra. Tam jedzie ten Su-100Y, to tutaj sobie zaraz wyjedziesz i pufniesz. Zaraz go ten AMX zdejmie chyba. Mam nadzieję taką. Dobra, ty już nie wyjedziesz. Się boisz chyba. Dobra, no to już ci zdjęci są. Został ten Tiger 1. I Panzer 4. Panzer 4, którego kurna chyba widać. Widać go, no widać go na mapie. No dobra, już po nim. Spadniemy. Ale pięknie się obróciłem. No i 2300. No 2300 tym tydakiem, kurna, to nie jest bitwa życia, ale na pewno lepiej niż ostatnio. Jest moc, kurna. Może nawet lepiej, że wrzuciłem mnie na te 7 tiery, bo więcej zabieram HP przeciwnikom. No, powiem ci, Wiktor, że jednak może być nas, może być. Już się nie denerwuję na ciebie. 3618 uszkodzeń, 120 tutaj jakiś bonusik. O, zobaczcie, pierwszy jestem. O, dwa.
punkty doświadczenia bez premki, przedziwiam tego KW1S, także 53 tysięcy do przodu i jeszcze bonus jakiś ładny, dobrze, pięknie, pięknie, prawie jak FTMM, także to był szósty tier Susto Y. Podsumowując, działo zadaje bardzo ciekawe uszkodzenia i jest moc, jest moc. Jest to wielki tedek, jest to ogromna bryła, którą łatwo trafić z słabym widokiem, z słabym spottingiem, ale działo 130. No, cudeńko, cudeńko. Także dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.